Zimowy kulik porwał gości festynu zorganizowanego z okazji konkursu Ogarnie z Kłobuka. 24 sierpnia w Gadach sołectwa z gminy Dywity stanęły do kulinarnej rywalizacji po raz 13. Odkrywamy swoje talenty kulinarne. To jest przede wszystkim chyba taki największy wymiar tej imprezy, ponieważ wracamy do starych przepisów, do jakichś rzeczy nieodkrytych. Chcemy je pokazać właśnie poprzez tą taką pozytywną rywalizację. I to jest taki chyba, bym powiedział, największa wartość dodana tego wydarzenia. Tematem przewodnim tegorocznej edycji konkursu były cztery pory roku. Goście w środku lata mogli spróbować świątecznych dań, poczęstować się jesiennymi ciastami i napić orzeźwiającego wiosennego kompotu. Przygotowaliśmy typowe potrawy świąteczne, związane ze świętami, z zimą, z takim okresem, chyba najpiękniejszym. Co roku sołectwo nasze wystawia przepyszne wędzonki, przepyszne ciasta, barszczyk gorący, tak jak w zimie, na święta. My mamy w sercu ciągle maj, jak starsi panowie dwaj, siwizny nie widać. No cóż, proszę przejrzeć, proszę zobaczyć. No mamy tu już taki asortyment, że chyba niczego więcej nam do szczęścia nie potrzeba. Każdy w wyjazdach, przejazdach, ale jednak ten brak czasu nas tak zmobilizował, że postanowiliśmy tutaj tradycję dalej kontynuować i występujemy. Tuż obok, ze zamkniętymi drzwiami, komisja oceniała produkty zgłoszone do konkursu przez poszczególne sołectwa. Jury dokonało wyboru najlepszej potrawy, wypieku, przetworu oraz napoju. Na festynie zadbano nie tylko o wrażenia smakowe. Mieszkańcy włożyli wiele trudu w udekorowanie swoich stanowisk i przygotowanie występów artystycznych. Wspólne próby i spotkania umocniły relacje wśród gminnej społeczności. Jeszcze któregoś lata wszyscy znowu się spotkamy. Wspólnie biesiadują, wspólnie prezentują się, wspólnie wymieniają się produktami, które przygotowali specjalnie na dzisiejsze wydarzenie. Piękna pogoda sprzyjała radosnemu biesiadowaniu. We wspólne ucztowanie włączyli się również sami goście. Wesoło, rodzinnie i ciepło. Także bardzo miło na pewno. Łączenie ludzi przez takie właśnie występy. Wszystko ludowe, smaczne. Picobello. Każde sołectwo reprezentuje coś innego, inne smaki. Ta cała społeczność jest bardzo z sobą zintegrowana. Ludzie potrafią się bawić. Jak widać, nie ma alkoholu, a jest naprawdę bardzo fajnie i przyjemnie. Zwycięstwo przyznano sołectwu Łukwałd, co oznacza, że to właśnie tam w przyszłym roku stoły będą uginać się pod ciężarem pysznego regionalnego jedzenia.